Cześć, kamerę na głowę ubrałem, na opaskę. Zaraz sprawdzimy. Tutaj paski klinowe mam do wymiany. Tylko czy one dobre będą. Te paski są potrzebne. Taśma na nożu została. Kot już nakarmiony, a jeszcze się tutaj upomina. 6850. Takie długie paski. Tylko się tutaj coś kurde. Pisze. No, C6850. Zobaczymy, ile one pożyją. Dwie sztuki tak mam do wymiany. Po taniości jakieś szukałem, kupiłem, bo 100 mila czy tam jakieś, nie pamiętam, to wcale to tak za długo nie żyje, że to idziemy teraz tutaj po ciemku przez wylęgarnię. Tutaj wczoraj drugi raz wysoliłem ikrę z tych młodych samic, tą drobniutką taką. I co? Idziemy od razu ją tutaj za świeżego przeliczę. Coś mnie kurde dusi. Tutaj sobie też zaświecę światło. Ta pierwsza partia już się wylęgła. Dobra, ręce sobie tylko, o, na bogato spirytusem. Kitel trzeba ubrać i zaraz będziemy liczyć. To jest, czekajcie, ten telewizor, żeby, o, to jest z tej pierwszej partii, one już wylęgnięte praktycznie w 100%. Trochę trzeba to będzie jeszcze tu posprzątać. Tam na tamtym obiegu też jedna partia pływa. Dobra, to kalkulator tu bliżej, żeby nie chodził tyle. I tak patrzę, czy to tak coś będzie widać. Może ciutkę niżej kamerę wezmę. O, dobra, tu jest ikra potokowca, one się jeszcze nie lęgną. Nie lęgną się. Wiadomo, potokowiec w porównaniu do tego, to do tęczaka dużo dłużej, zanim się wylęgnie. Mogłoby to lepiej tutaj te zapłodnienie i później inkubacja wyglądać, bo to kurczę, jakoś mi tu ciemno. Albo może okulary zaparowane. No, tego to będzie kurczę tak na oko. Nie wiem, 13-14 tysięcy w litrze. Dużo jest szlaków, czyli nie takie te białe kulki jak tutaj, tylko takie jak tu, że po prostu no niezapłodniona. I to jest właśnie tak, jak ktoś mi tam pisał, któryś kolega w komentarzu, że w Stanach gdzieś oglądał, że robią ikrę tam z 60 cm przelewają. To właśnie po to się robi, znaczy ja tego nie robię, ale takie mechaniczne jakieś zabiegi to są, że
jak później do sortowania, do przebierania, żeby te wszystkie zdechłe powybierać. Nie w 100%, ale duża ilość tych takich, co nie widać, że to jest i tak się z tego nic nie wylęgnie, to jest, zaczynają bieleć, albo po części tylko zbieleją trochę, tak się ten, czekajcie, bo tak patrzę właśnie, może na łyżkę bym tu jakoś tak trafił, akurat dwa takie, no spadło mi, żeby mieć dobrą, ziarno dobrej i dobra, niech to sobie leży, a zaraz coś tu poszukamy takie. O. Żeby mi tylko. Dobra, trochę wody odcedzę. I tutaj popatrzcie, te dwa ziarenka ciemniejsze to są normalnie z oczami. Normalnie jest tam mała rybka, zarodek. Nie wiem, bo tu nie widzę. A to tu od mojej strony to jasne. To jest takie. Coś się nie udało. I to jest właśnie taka, co jest do wybrania, do wyrzucenia, bo z tego nic nie będzie. No chcę jakoś to przemieszać, żeby to o trochę się oczami tutaj do nas ustawiły. I dwie są, mówię, żywe w środku. A ta jasna tutaj od mojej strony na dole to już jest nic nie warte do wyrzucenia. I czasami, chodź tu, coś się tutaj, jakiś paprok do tego przykleił. No obróć się, tu się nie obróci. O, ale ona czasami, mówię tak, po części robi się biała. Są maszyny, takie sortownice, automaty, gdzie to przez fotokomórki leci. No to właśnie po to też jest, takie rzeczy się robi, żeby, wiadomo, przez białą nie przestrzeli ten promień i to jest do wyrzucenia. Dobra, teraz ja muszę tutaj liczyć, to nic wam nie będę opowiadać. Strasznie dużo tego. Nie wiem, czy tutaj w notesiku mam w ogóle do takiej ilości nawet z tabeli spisane. Bardzo drobniutka ikra. Nie mam. Będę musiał szukać, ile gdzieś tą oryginalną tabelę, co mam, bo no i tak na tej klapce trzeba jedną przy drugiej poukładać.
już jak uruchomiłem kilka lat temu tą małą frezarkę moją, to mówię, ładną sobie taką jakąś klapkę wyfrezuję do liczenia ikry. No i do dzisiaj nie zrobiłem i teraz tak myślę, może jak tą dużą będę używać, to może tą dużą sobie takie zrobię z jakiegoś, nie wiem z czego, żeby to już drewniane nie było, tylko z jakiegoś tworzywa. O, taka jak ta, ona też już się do niczego, dobra, musi trochę wody być jednak. No, obróć się tu. No nie chcę się obrócić. Dobra, tak jakoś. Też już jest martwa. Ta struna grzbietowa jest przekrwiona. Czyli przyszły kręgosłup u ryby. Oczy niby są. O, tu tak może będzie widać. Do wyrzucenia. Kurde, tutaj szparę miałem przerwę i zgubiłem się w rachunkach, muszę jeszcze raz. Znowu mi gdzieś uciekło. Tu w sumie nie ma znaczenia, z którego sitka bym nabierał do liczenia, bo to przy przenoszeniu, przy ściąganiu ze słoja, spuszczaniu tej ikry, no to i tak wiecie, we wiadrze się wszystko tak wymiesza, wymerda, że to... Strasznie drobniutka jest, taka kurczę z tych młodych zawsze jest.
jak nie mam pewności, czy żyje, czy nie żyje, wystarczy, że tak wiecie, przycisnę leciutko, to się tam w środku porusza, no to wiadomo, że żywa. No i dobra, to już mamy policzone. Kurde, ile było tych? Na filmie będę musiał sprawdzić, dobra. Ale nie mam, bo mi tu średnia wyjdzie 60 sztuk na klapce, a tutaj mam do 58 przepisane. Czyli 58 ziaren na tej klapce, jakby było, to by miał 14,5 tysiąca w litrze. To będę musiał szukać, mówię, gdzie to, jak to ten. Tu potokowce. Zobaczcie też, trzy ziarenka, jakie to duże w porównaniu do tych małych tam. A tu wam jeszcze pokażę. Tu wam jeszcze pokażę te, co się wylęgły. Wczoraj był wylęg. Jest mały pstrąg. Na razie to widzicie, całe życie to on ciągnie z tego woreczka żółtkowego. To jest ten balonik taki, co tam jako brzuch jest. To się jeszcze z tego karmi. Może tak myślę, wiecie co, tylko ja tu chyba nie mam tych płytek Petriego, ale dobra, pójdę, przyniosę. I pójdziemy, jakoś wam spróbuję to pokazać pod lupą. Ja mam lupę taką potężną, coś jak mikroskop, tylko że to tam kilkadziesiąt razy najwięcej mogę po tego. Dobra, to się rozłączę, przyniosę sobie jakąś płytkę, wezmę kilka i pójdziemy do laboratorium pod mikroskop z tym. To zobaczycie rzeczy, których w przyrodzie nie da się zobaczyć, bo to no ciężko takie coś by gdzieś w jakimś potoku czy w rzece wypatrzeć, gdzie wylęg taki te pstrąga jest bardzo duży w porównaniu do innych maluchów. Tutaj też są, a dobra, no w sumie w tą stronę to mogę się tędy przejść. Tu mamy ze 100 tysięcy, no nie będę światło tutaj świecić, ale latarką może przyświecę. To jest wylęgnięte. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Już one są takie, wiecie, ciemniejsze, ciutkę większe i też te woreczki mają bardziej zresorbowane, że one, mówię, z tego ciągną na start sobie. Dobra, czekajcie, bo płytki, ja to gdzieś tutaj wynosiłem. Dobra, się rozłączę, bo to muszę szukać, nie chcę mi się lecieć do laboratorium, a tutaj na pewno też jakieś będą leżeć. Na razie. Próbuję to jakoś ustawić, ale strasznie ciężko to idzie. No, jedna drugą stuknie. Czekajcie. Zaraz tak potrzymam chwilę, coś muszę. Znaczy mógłbym tutaj kapnąć tego usypiacza. Widać krew jak krąży. Na razie
No później wam powiem, jakie mam tu powiększenie, bo nie wiem, tutaj okular mam razy 6,3 raza 6,3 i tutaj mam. Dobra, pierwsze ryby pooglądamy, a później będę myślał, jakie to były. Tu mam jedną tą ziarno ikry. Każdy mój ruch, tutaj dotknięcie, no to się płoszą, przepływają, że jak to tu, o, kamerę trzymam w dwóch rękach, jakby wiecie, tutaj wyfrezować jakiś taki ten uchwyt, bo to jest coś takiego, tylko że to nie jest, mówię, to nie jest mikroskop, tylko to jest taka lupa, binokular taki potężny. Czekajcie, bo może wiecie co, ja zmienię tu na jeszcze większe. To wam chcę pokazać. Może będzie widać. Widać. Tylko czy to będzie widać na tym. Teraz przy takich większych powiększeniach, no to tu tą śrubą. No i już mi ucieka. Dobra, cicho, bo jest. Czekajcie, kawałeczek muszę ją przestawić. Oby nie odpłynęła. No gdzie to tu teraz? No nie mogę trafić, patrzcie na. O. Tak pod brzuchem i pod ogonem. Takie żółte linia taka to jest odbyt, już się kończy przewód pokarmowy, już coś zaczyna działać, bo te żółte to już są jakieś tam odchody, ale przy tym, znaczy pod tym i żółtym, pod tym żółtym paseczkiem, zobaczcie jak krew krąży, już zawraca w kierunku serca. No nie wiem, czy to tak trudno to, mówię, wychwycić. No i to woda też jest, wiecie, wodę brałem stamtąd, gdzie one były. O, tutaj wam pokażę jeszcze serducho. Tak pewnie kamera nie wychwyci, ale teraz to ja widzę tutaj normalnie krążenie, jak krew idzie, płuca, serce. Tam przy kręgosłupie. No mówię, lekko mi palec drgnie i już tutaj nie mogę trafić. A zrobię jeszcze większe powiększenie, no to już mówię, tutaj. Nie, na takim nie ustawię, to muszę mniejsze. O, i teraz, no żeby to mi tak cicho leżało, bo mówię, jak nie, to nad sercem. Dobra, to najpierw wam tak poopowiadam, jak się nie ruszy, to pokażę wam przez kamerę, znaczy kamerą przez ten, nad sercem za skrzelami. Płetwę piersiową widać, przeźroczystą, promienie jeszcze też przeźroczyste, jak no stój, bo się kurde ruszasz tu. Ale układ krwionośny widać dobrze to. No już ryby mi tu uciekły poza zasięg. Tu mówię, bo są dwa te. Dwa okulary, ale ja i tak z jednego korzystam, bo ten jest jakiś taki niższy, ten jest ciutkę się różnią, niby 6,3 jest powiększenie na nich, ale to jednak trochę rozbieżności jest, no chyba że już w moim wieku to ta rozbieżność w oczach jest. Prawe, lewe oko, co też jest
bardzo prawdopodobne. O, tak, żeby siedziały. Ale mówię, no coś bym musiał takie zrobić. Tą kamerę tu stabilnie umocować na tym. Jajko będzie kiepsko widać, bo patrz, ono mi trochę tu z wody jeszcze wystaje. Aha, wiecie co, bo jeszcze sobie karteczkę wziąłem z tego notesu mojego w kratkę. No to wiadomo, kartka w kratkę. O, teraz na białym takim tle to może jeszcze to lepiej będzie widać. Tak, patrzę, gdzie ich tutaj tak gęściej, żeby to kilka sztuk było od razu. Może jeszcze, czekajcie, a zrobię jeszcze mniejsze powiększenie. To wtedy więcej bym ich w kadr tutaj chwycił. O. Tylko mówię, no to żeby to dobrze tu sfilmować, to by trzeba popracować na oświetleniem tutaj preparatu i jakoś to nic tutaj widać? Widać. Ciutkę, mówię, ciutkę mniejsze zrobiłem. No i co to teraz tu nie widzę? Cicho, cicho coś. No mówię, minimalnie ja tego nawet tutaj za dużo w ręku nie czuję. Kamerę przestawię już gdzieś tutaj, na tym się obraz rozchodzi. Ale to takie maluchy są. Tylko że tu właśnie to pokazać, żeby to. A czekajcie, zobaczymy. Jak dam największe powiększenie, czy ja coś tu wychwycę. Jeszcze też, kurczę, by trzeba. No dobra, nie będę się z tym męczyć. Porozkręcać tą optykę, poczyścić. Wiecie, tutaj sobie okular przeczyściłem, ale to suchym ręcznikiem papierowym. No to też nie za bardzo. A tam na dole, nie wiem, czy to będziecie widzieć, jakie to uświntuszone wszystko. Nie będzie widać. Tu tą głowicę z okularami mogę wykręcić. Znaczy to wykręcałem, ale tu tych szkieł jest tyle, że to... Kiedyś sobie oglądałem tutaj te płytki od noży. Powiem wam, nowa płytka, znaczy taką tam trójkątną jakąś wziąłem i to co już robiłem na maszynie, na tokarce, coś tam toczyłem, niby na oko czy tam pod palcem, no to wiecie, no to elegancko wygląda. I ten narożnik porównać z narożnikiem takim fabrycznie nowym, kurde, to pod tym taką różnicę widać już, że to tak poszczerbione, takie pęknięcia, mikropęknięcia takie jakieś. Niby działa, niby wygląda dobrze, ale już mówię, tych uszkodzeń takich mikro to masa. I mówię, to by tak, czekajcie, bo teraz na takim to, a zobaczymy, tak mam teraz. No chodźcie tu gdzieś tak, mówię, za, mogłem ich tu więcej wrzucić, to bym tyle ich nie musiał gonić. No, na brzegu jak siedzą, to też nie będzie widać. Tak jak mówię, optyka brudna. Oświetlenie to jest takie, wiecie, dla mnie to wystarcza, bo ja wiem co tutaj, czego szukać i co bym musiał wychwycić.
Zrobimy 1,6 teraz, 1,6. O. Gdzie to tam? No i uciekło. Dobra, i jechaliśmy. Jak tutaj, czekajcie tylko, żeby mi te ryby się nie wylały. 6,3 mamy ten. 6,3 mamy okular. I na jedynkę, jak tu przekręcę, o tak, to mamy 6,3 razy powiększenie. 1,6 mamy 10 razy, 2,5 mamy 16 razy powiększenie, wam pokazywałem chyba. A przy 4 to mamy 25 razy powiększone, ale tego już ciężko tutaj, mówię, wychwycić ostrość, bo tu na śrubie to jest, tylko się dotknie i mówię, no to na takim grubym, obiekcie, no to gubi zaraz tą ostrość. Później jest jeszcze drugie okulary razy 25, jak się wstawi, o tutaj te, nie, tutaj jest 1,6, a nie wiem, gdzieś bym musiał szukać te 25. No to maksymalnie 100 razy możemy powiększyć, ale to tutaj u mnie to tam niepotrzebne, to mówię, tak te 10-16 razy przy takich rzeczach powiększenie to w zupełności wystarcza. Dobra, idziemy to odnieść. Znaczy ja się już rozłączę, bo to nie ma co ten. I chyba wszystko na razie.